Małżeństwo znane jest głogowskiej policji. Często dochodziło między nimi do kłótni, zwłaszcza po alkoholu, którego oboje nadużywają. Podczas ostatniej awantury kobieta zaatakowała swojego męża. I w wyniku tej awantury kobieta ugodziła ostrym narzędziem mężczyznę w udo. Skończyło się to oczywiście interwencją policji, zatrzymaniem tej kobiety. 56-latka została odwieziona do izby wytrzeźwień, natomiast jej mąż, który także był pijany, pojechał do szpitala. Jego rana okazała się niegroźna. Kobieta usłyszała zarzuty, ponieważ cała rzecz rozgrywała się w mieszkaniu, a tego typu zdarzenie, zgodnie z zasadami, które w kodeksie karnym są zapisane, musi być objęte ściganiem z urzędu przez policję. Za uszkodzenie ciała grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.